Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Rurowej, akurat w miejscu, gdzie od tej ulicy odbiega jeszcze ulica Tartaczna w jedną stronę, zaś w drugą stronę. Ulica Sosnowa, dalej jest ulica Bartnia, która dochodzi y, potem do ulicy y, Farfak. Y, widzimy, że tutaj jest jeszcze plac budowy. Trwają intensywne prace związane z budową y, kanalizacji. Po zakończeniu prac na ulicy: rurowej. Ekipa przeniesie się na ulicę Tartaczną i Sosnową, a w dalszej kolejności na ulicę Bartnią i wtedy będziemy mogli mówić, że cała ta dzielnica została skanalizowana. Koniec prac przewidujemy na połowę przyszłego roku. Ale żeby nie tracić czasu, wykorzystamy ten okres na wykonanie projektów pod drogi. Zechcemy zrobić to w dwóch etapach. Pierwszy etap Obejmie e, ulicę rurową, tartaczną i sosnową, natomiast drugi etap ulicę bartnią i Źródlaną. I Myślę, że już w 2020 roku e, zaczniemy prace drogowe. Myślę, że one potrwają. Jeśli się nie uda w 2020 roku, to najdalej w 2021 roku będziemy mogli powiedzieć, że i kanalizacja, i drogi w tej dzielnicy zostały wykonane. Szanowni Państwo, jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańców z powątpiewaniem odnosiło się do kanalizacji w ulicy Okrzei, do drogi w tejże, w tejże ulicy. Dzisiaj możemy zobaczyć, że jest i kanalizacja, i droga, która służy mieszkańcom, i tak też będzie tu.